tutaj się wszystko zaczęło. Tak. Początek karate i początek winsunu powstawał tutaj na tych salach. Są trzy sale, mała, średnia, duża i wszystkie pamiętają i pokaz karate, i ćwiczenia winsunu. Sentymentem tutaj zawsze, jak przechodzę, to zawsze wspominam nasze treningi za turem, z instruktorami. Wspaniałe czasy były wtedy. Jesteśmy na dużej sali klubu Riviera Remont, który jest bardzo ważny dla historii polskiego Wing Chun. Sikung, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego to miejsce jest takie ważne, co tutaj się odbywało? No tutaj praktycznie sekcja Wing Chunu, ta instruktorska, którą ja prowadziłem, wszystkie zajęcia odbywały się tutaj na tym obiekcie, przy czym nie na tej sali dużej, tylko na małej, która jest na górze. No w tej chwili ze względu na epidemię nie mamy tam możliwości wejścia, ale głównie tam po prostu ćwiczyliśmy. Tutaj sporadycznie jakieś treningi były, natomiast ze sztukami walki ta sala jest dla mnie dość ważna, bo oprócz Wing Chunu tutaj również odbył się pierwszy pokaz karate w latach początku lat 70. w Warszawie. A kto w tym pokazie wziął udział? Znaczy w tym pokazie, z tego co pamiętam, nie pamiętam, bo zdjęcia też są z tego pokazu, brał Leszek Drewniak, świętej pamięci, mój przyjaciel, ja. Żeśmy tam fajną walkę, kumite stoczyli na tym pokazie. No i jeszcze Elektrofimow brał udział i instruktorzy, którzy przyjechali z Włoch. Augusto Basile ze swoim asystentem. I też po raz pierwszy tutaj został pokazany pokaz Boi Sai. Oni pokazali krótką sekwencję, no ale było to też na tym pokazie, odbyło się to po prostu. Padło nazwisko Augusto Basile, tak. Prawda? Kto to był, ponieważ no dzisiaj już nie do końca wszyscy pamiętają. To był jeden z liderów w latach 60-tych, 70-tych Wadoriów we Włoszech. No i dzięki Jackowi Pałkiewiczowi, który współpracował z nami, ta wizyta doszła do skutku, bo praktycznie on zorganizował cały przyjazd, seminarium, które odbywało się tutaj oczywiście na średniej sali na górze. No i Jacek jest, jak to się mówi, tą osobą, której zawdzięczamy pobyt tych dwóch instruktorów w Polsce wtedy. No i wtedy też chyba odbyło się nadanie pierwszych danów. Tak. Wtedy Augusto Basile mnie, to znaczy Leszkowi Drewniakowi i mnie, nadał pierwszy stopień dan w karate. Pierwszy stopień mistrzowski. Mistrzowski, tak. I to były jedne z pierwszych stopni w Warszawie i w Polsce też. Oczywiście należy wspomnieć w tym samym czasie ośrodek krakowski Andrzeja Drewniaka i Kyokushin Karate. Z tym miejscem związany jest nie tylko Wing Chun, tak jak powiedziałeś, Sikung, tutaj rozpoczęło się też polskie karate, albo przynajmniej w dużej części. Natomiast ćwiczyliście na małej sali, do której dzisiaj nie możemy wejść. Sami tam ćwiczyliście, czy oprócz sekcji Wing Chun działała też inna sekcja? To znaczy na tej sali głównie ćwiczyliśmy Wing Chun, to była tak zwana sekcja, gdzie ćwiczyli instruktorska, czyli najbardziej zaawansowani uczniowie ćwiczyli na tej sali. No i też były kontakty z kickboxerami, ale to jeszcze do tego mam nadzieję wrócimy, bo to jest taki temat dość ważny, a został w jakiś sposób zmanipulowany czy przekłamany. No. To tak określę. A kto prowadził sekcję kickboxingu wtedy? No wtedy kickboxingu sekcję prowadził Andrzej Palacz, lider zresztą i człowiek, który wprowadził kickboxing w Polsce. Zresztą znakomity trener, który wielu wspaniałych zawodników uczył. No tutaj można wspomnieć o Piotrze Siegoczyńskim, Cezary Podraza, Marek Piotrowski, Przemek Saleta. To jest okres, kiedy oni po prostu ćwiczyli kickboxing tutaj w studenckim klubie karate. No dlatego zapytałem Andrzeja Palacza, ponieważ dużo osób już tego nazwiska nie zna.
Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, kim ten człowiek był, co zrobił dla polskiego sportu. Natomiast takie pytanie, czy ćwiczyliście z kickbokserami? Tak, ćwiczyliśmy, ale jedna rzecz ważna, i tu, którą podkreślam, nie ćwiczyliśmy kickboxingu. To jest coś całkiem innego. Ćwiczyć Wing Chun z partnerami, którzy ćwiczą inne systemy walki. Ponieważ kickbokserzy wspaniale kopią nogami i operują nogami w bardzo mistrzowski sposób, więc żeby się nauczyć technik Wing Chun jako obrona przed kopnięciami, trzeba wybrać tych, którzy najlepiej to po prostu robią, a kickbokserzy to znakomicie robią. Między innymi. Też jeszcze wiele innych styli jest, które bardzo preferują kopnięcia nogami. Czy odbywały się jakieś turnieje wewnętrzne między adeptami Wing Chun i adeptami sekcji, które tutaj ćwiczyły? To znaczy, odbywały się wspólne treningi. Na zasadzie, że sekcja instruktorska albo zapraszała kickboxerów do siebie, ale głównie to byliśmy przez Andrzeja Palacza zapraszani na sparingi. Czyli my walczymy Wing Chunem, oni jako kickboxerzy. Czy seminaria, czy zajęcia z Sipakiem Milanem Proszenicą również odbywały się w budynku Riviera Remont? Tak, tak. Wtedy w ramach jeszcze studenckiego klubu karate sekcja Wing Chun i ćwiczyliśmy na tej średniej sali, która jest na górze. Tam się odbyło pierwsze seminarium, na którym był Milan Proszenica. I to jest ten obiekt po prostu związany i z Wing Chunem, i z karate bardzo, bardzo mocno. Jakie były wrażenia z tego pierwszego przyjazdu Milana Proszenicy do Polski? To był wtedy pierwszy kontakt z Milanem, pierwszy kontakt z Wing Chunem. Ja to przynajmniej wspominam bardzo mile. Pierwsze spotkanie z techniką taką Wing Chunu od nauczyciela, że uczył nas po prostu podstaw, korygował to, co do tej pory ćwiczyliśmy. Natomiast wpływ Milana był bardzo istotny na charakter ćwiczenia Wing Chunu w ogóle, który myśmy preferowali tutaj w Polsce. On w jakiś sposób pewien system narzucił. No, taki system fajterski, bym to tak określił. Ale nie kickboxing. Cały czas to podkreślam, bo słyszę, widzę, odbieram różnego rodzaju informacje internetowe. One są po prostu nieprawdziwe. Jak wyglądały wtedy wasze treningi tutaj na sali? Co głównie ćwiczyliście? Na czym się skupialiście w tamtym czasie? To znaczy pierwsza forma, Shunin Tao i techniki podstawowe. I ćwiczenia w parach, technik podstawowych. I to był ten pierwszy kontakt z Milanem. Bo te bardziej zaawansowane techniki były pokazywane nam już w akademiku, w gronie Janusza Szymankiewicza i mnie po prostu. Czy ćwiczyliście Chisao wtedy, czy dużo Tak, to znaczy zaczęliśmy Chisao ćwiczyć, ale to wszystko było na zasadzie początkującej, dopiero kiedy Milan Januszowi i mnie przekazał większą wiedzę, więc myśmy tą wiedzę przekazywali później swoim uczniom. A jakieś takie najważniejsze wspomnienie, które najbardziej wróci Sikung w pamięć związane z tym miejscem? Jakie jest? Jakie może być? No takie z tym miejscem. Tutaj, jeżeli chodzi o tą salę, no to niestety wrócę do lat 72, do karate, ten pokaz, który był, dlatego że dosłownie jesteśmy 3-4 metry od miejsca, kiedy udało mi się, w cudzysłowie udało, rozbić cegłę. No. Było to też takim jakimś elementem i tego pokazu i zostało to w głowie, po prostu. W pamięci. A jak wspominasz, Sikung, walkę z senseiem Leszkiem Drewniakiem, kumite pokazowe? To było fajne, bo myśmy obaj preferowali, Leszek Drewniak też preferował ten styl fajterski. No i tutaj tak w cudzysłowie, ale z uśmiechem, ale to było prawdziwe w sensie takim, że dorwaliśmy się jak dwa koguty i dość tak było to, jak na nasze możliwości wtedy, w początku lat 70., to było takie dość zdecydowane i takie
No, ani Leszek mnie, ani ja Leszkowi nie popuściliśmy. No po prostu, jeżeli chodzi o tą walkę pokazową, którą tutaj właśnie w tym miejscu żeśmy stoczyli. Ile osób mniej więcej brało udział regularnie w treningach Wing Chun w latach 80? To było bardzo dużo, to były dosłownie sekcje, liczyły się w setki ćwiczących. Pamiętam, że na salach to minimum to było 50-70 osób. I wtedy był boom na ćwiczenie w ogóle sztuk walki. A ponieważ Kung Fu była jakąś nową rzeczą, która pojawiła się w Warszawie, więc bardzo dużo ludzi się zapisało i bardzo dużo ludzi ćwiczyło Kung Fu, a jednocześnie Wing Chun. A jakbyś Si Kung porównał podejście ludzi z tamtych czasów do tego, co widzisz teraz, co się dzieje na salach treningowych? To znaczy ja, nie to, że wracam, że stare czasy były lepsze niż teraz, bo świat idzie do przodu, technologia się zmienia, wszystko, ale podejście według mnie było całkiem inne. To znaczy wtedy było to, pierwsza rzecz, że czasami było ciężko się zapisać do sekcji, ale jeżeli ludzie się zapisywali, to systematycznie chodzili, no i ćwiczyli naprawdę z oddaniem, no, takim duchem walki. Chciałem przedstawić Artura Richtę, mojego najlepszego instruktora, który przejął po mnie pałeczkę. No i Artur, jak pamiętasz te nasze czasy tutaj na tej małej sali na górze? No, ogromny wysiłek. Strasznie trudne, ciężkie treningi. Najgorsze kontuzje, jakie odniosłem, to tutaj. Pamiętam na tej małej sali podczas treningu wielokrotnie. No, miałem uszkodzony nos, uszkodzoną szczękę. No ale niestety z Markiem trenowało się bardzo realnie, więc nie było tam zabawy. Przypominam sobie też turniej, który odbył się na małej sali, która w tej chwili jest niedostępna, ale był to turniej bez zasad, no, można powiedzieć, bezpieczeństwa. Czyli walczyliśmy w rękawicach treningowych, takich jak ćwiczy się na workach. I bez ochraniaczy żadnych, więc też było dużo kontuzji. No, wtedy byłem z siebie zadowolony, bo zająłem bardzo wysokie, chyba pierwsze miejsce tak. W tym turnieju, ale no, nie chciałbym tutaj, żeby było to potraktowane jako jakieś chwalenie się, ale no, było to dla mnie przeżycie psychiczne bardzo, bardzo poważne. No, nie tylko Riviera była taka jakby to związana z treningami. Okoliczne pola mokotowskie też były tutaj przez naszego szefa wykorzystywane do męczenia nas tam. Jak nam zrobił rozgrzewkę, to po prostu ledwo wróciliśmy tutaj na salę, już dalej trenować prawie nie mogliśmy, więc treningi były straszne. Bardzo ciężkie i trudne, no, ale byliśmy grupą, na której spoczywała ogromna odpowiedzialność. Uczyliśmy ludzi, więc musieliśmy być odporni i po prostu no, bardzo silni, więc dziękuję Ci za to. Nie ma za co. A jeszcze tak wrócę, bo można pomyśleć, że jak to się mówi, bez żadnych zasad ćwiczyliśmy tak, żeby krew się lała, ale to nie do końca tak, bo wszystko było w jakiś sposób kontrolowane. Na tej zasadzie, że każdy wiedział, każdy miał zaufanie. To była grupa, że wszyscy ćwiczący mieli do siebie zaufanie, że nie przekroczy się pewnej granicy i nie zrobi się krzywdy. No tak. Natomiast tak jak w każdej walce, rozbity nos, czy tam uderzenie, czy jakieś siniaki, no to jeżeli ktoś chce ćwiczyć sztuki walki, a boi się tego, to niech po prostu przeformuje swoje podejście i niech ćwiczy jako chęć, jako zdrowie. Rekreacja. Jako rekreacyjnie i wtedy jest fajnie. Natomiast jeżeli ktoś ćwiczy sztuki walki, więc musi też ponieść jakieś konsekwencje. No, czyli tu zaboli,
tam ryzyko, siniak będzie. Tak, ryzyko zawodowe. Po prostu tak. Tak jest.